Jeśli masz pomysł, podziel się nim z ludzkością. Wiele arcydzieł nigdy by nie powstało, gdyby na początku ktoś zachował twórczą myśl tylko dla siebie. Gdzie Roberta? Skąd pomysł, że wiem? Nie żartuję. Gdzie ona jest? Zgubiłeś dziewczynę i przychodzisz z tym do mnie? Gadaj. Dobra. Spędziła tę noc ze mną. Co ty na to? No co? Gdzie ona jest? Powiem ci, bo cię lubię. Śpi, bo jest bardzo zmęczona. Wiesz, jaką mam kondycję. Cześć. Czemu zawdzięczam tak tłumne i dziwaczne odwiedziny? Chcemy powiedzieć, że wszystko, co Gaston nagadał o Luján, to kłamstwo. Tak. O czym mówisz, Arango? On kłamie. Pojedynczo, proszę. Nic nie rozumiem. Wszystko, co Gaston powiedział panu o Luján, to nieprawda. O czem ty mówisz, Teo? Diestro nic mi nie mówił o José Luján. Jak to? Alicjo, przyślij do mnie natychmiast Gastona Diestro. Nic nie powiedział? Dlaczego? Alicja działa pioruna. Wejdź, Diestro. Dziękuję. Wyjaśnij mi coś. Co się stało wczoraj wieczorem z José Luján? Ci uczniowie przyszli do mnie w tej sprawie. Słucham. O ile wiem... Nic się nie stało. Miałem nocny dyżur i był spokój. José Luján ściągała coś z internetu. Myśleliśmy, że pan Gaston to zgłosił. Tak było. Nie robiła nic złego. Odrabiała pracę domową. To bardzo sumienna uczennica. Jeśli rzeczywiście tak było, nie widzę żadnego problemu. My też nie. Idźcie już. Robi się. Do widzenia. Dopilnuję, żeby trafili do klasy. Dobrze. Ratuj moje włosy, Alfonso. Co to za cyrk? Kto to jest? Nie lubię, jak mi się przeszkadza w pracy. Zwłaszcza przy tak delikatnych włosach. Potrzebuję przestrzeni. To inwazja. Zależy mi na końcówkach. Nie martw się. Nie pozwolę na to. O co ci chodzi? Zabierzcie stąd tę wariatkę. Nie ruszaj sprzętu Alfonsa. Puśćcie mnie. Won, puszczaj. Wyjdź stąd natychmiast, proszę. To też mój pokój. Muszę się przygotować do lekcji. No to się szykuj. Co zrobiłaś, debilko? Nic. Wreszcie wyglądasz jak idealny pajac. Mam fioletową twarz. To był drogi kosmetyk. Tata przywiózł mi go z Francji. Jaki chłam jeszcze ci przywozi?
Zazdrościsz mi, bo twój tata nic ci nie przywozi. Nie musi, bo produkuje. Nie znasz marki Colucci? I odwal się od mojego taty. Ja tego tak nie zostawię. Ta dziewucha zabiera mi powietrze. Przesadzasz, Mio. Słabo mi. Oddychaj. Nie mogę, spokojnie. Tato, pomóż. Jest tu wariatka, która zatruwa mi życie. Wzywa na pomoc tatusia. A Gandia trzyma jej stronę. Uspokój się. Już wyszła. Oddychaj. Nie mogę. Sprowadź tu Miguela. Tylko on zdoła mnie uspokoić. A herbatka? Ja chcę Miguela. Powiedz, że go potrzebuję. Proszę się nią zająć. Jak ja nie cierpię tej lalki. Kto tam? Co tu robisz? Czekam na sygnał do odjazdu. Czemu nie jesteś w klasie? Po co? I tak wylecę ze szkoły. Póki co wciąż jesteś uczennicą, tak? Poczekam tu na ostateczną decyzję. Nie wymądrzaj się. Dopóki twój opiekun nie powie, do którego poprawczaka cię odesłać, masz chodzić na lekcje. Skoro i tak stracę rok, po co mam to robić? Nie obchodzi mnie to, Luchan. Masz tam iść i pokazać kolegom, kim jesteś. Że wreszcie masz odwagę spojrzeć im w oczy. Wisi mi to. Nie chcę tego słyszeć. Za dwie minuty masz zejść w pełnym rynsztunku. Nie myj twarzy, żeby widzieli, że płakałaś. Mam dość. Opiekunie, proszę wyciągnąć mnie wreszcie z tej szkoły i wysłać choćby do najgorszego poprawczaka. Dziękuję. José Luján. Chciałam cię przeprosić. Nie zbliżaj się. Nie chcę cię znać. Czemu? Musiałam bronić Mii, bo ta akcja z włosami ją dobiła. A co ja mam powiedzieć? Jestem fioletowa. Myślałam, że się przyjaźnimy, ale chyba się myliłam. Nie, było mi bardzo trudno. Rozmawiałam z Diego. Daruj sobie. I radzę ci, nie gadaj ze mną tak długo. Jak Mia cię zobaczy, wścieknie się na niewolnicę, która nawet nie potrafi się uczesać.